Hej, witajcie na kanale Mathemagics. Dzisiaj kolejny, ostatni odcinek z serii trzech odcinków o podejmowaniu decyzji i różnych algorytmach związanych z liczeniem głosów. Do tej pory pokazywałem Wam, to jest nasza lista preferencyjna, czyli dajmy na to, jest czterech kandydatów: Andrzej, Bartek, Cezary, Damian. I głosują, 13 osób głosuje, no i numeruje tych kandydatów od najlepszego do najgorszego według ich decyzji. No i do tej pory pokazałem Wam trzy różne metody głosowania. W jednej zwyciężył Cezary, w drugiej Damian, a w trzeciej Bartek. No i zobaczymy, co będzie dzisiaj. Otóż dzisiejszy system głosowania nazywamy pairwise comparison, czyli po prostu zderzenie się dwóch kandydatów jeden z drugim. Czyli innymi słowy, zapytamy się każdego z naszych 13 głosujących osób: słuchaj, ja byś miał do wyboru tylko Damiana i Andrzeja, kogo byś wybrał? Albo jak ty byś miał do wyboru tylko Bartka i Cezarego, kogo byś wybrał? No i z takiego właśnie połączenia w pary, osoba, która będzie miała najwięcej głosów na tak, ta osoba zdobywa jeden punkt. I tak po tych wszystkich meczach, to jest właściwie taki turniej rozgrywany. Wyobraźmy sobie, że to są nasze cztery drużyny w grupie na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i każdy gra z każdym. I osoba, która ma najwięcej punktów, na sam koniec zwycięża. Także zobaczmy to. Mamy listę preferencyjną, więc to nie będzie zbyt trudne, ale najpierw muszę tutaj wyczyścić tą stronę tablicy. A może się jednak wstrzymam, bo może tutaj to wszystko zmieszczę. Zanim to zacznę robić, dobrze byłoby się dowiedzieć, ile tych meczów będę musiał rozegrać. Prawda? Dobrze by wiedzieć przed turniejem, ile meczów trzeba będzie rozegrać. Więc to jest taki nasz turniej tutaj, każdy z każdym. Czterech kandydatów i bierzemy dwóch, tak? Czyli zapiszmy to. Czyli N równa się 4 oraz R równa się 2. To oczywiście w takiej terminologii, w symbolice związanej z kombinatorytką, z metodami policzeń, prawda? Czyli zawsze jest to pytanie, czy to są kombinacje, czy to są permutacje i które z nich mam wybrać. Więc no cóż, to wszystko zależy oczywiście od tego, czy wewnątrz grupy kolejność ma znaczenie. Kiedyś zrobię jakoś dłuższy odcinek o kombinacjach, o permutacjach, to na pewno nam się wszystkim tutaj należy. Ale tutaj nie przyciągając, no cóż, zastanówmy się. Andrzej versus Bartek, Atletico versus Barcelona, jeżeli by w jednej grupie gdzieś tam w Lidze Mistrzów, czy ta kolejność byłaby różna niż... Jeżeli to by była Liga Mistrzów, to kolejność, czy to jest różny mecz, czy to jest inny mecz. Tak się zastanawiajcie, czy kolejność ma znaczenie, czy nie. Czy to jest inny mecz niż ten? No jeżeli to byłaby Liga Mistrzów, no to Atletico versus Barcelona byłaby innym meczem niż Barcelona versus Atletico, ponieważ pierwsza osoba, czy pierwsza drużyna jest drużyną gospodarzy. Więc w tym wypadku, gdyby to była Liga Mistrzów, byłyby to permutacje. Cztery permutacje, dwie. Wzór kiedyś Wam wyprowadzę, kiedyś wyjaśnię, a teraz przyspieszę. 12 meczów, gdyby to była Liga Mistrzów. Ale tutaj jest troszeczkę inne ustawienie, gdyż, no cóż, podchodzisz do kandydata, do jakiegoś głosującego i spytasz się: ok, Andrzej versus Bartek, kogo wybierasz? On mówi: ok, Andrzeja. A teraz zmienię to: Bartek versus Andrzej, kogo wybierasz? Taki głosujący się pyta: no co ty, zwariowałeś? Przecież wiadomo, że Andrzej, ja dopiero ci powiedziałem, to myślisz, że zmienisz kolejność i to coś zmieni? No nie, dlatego w tej kolejności mogłoby to być na przykład tak jak na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Kolejność nie miałaby znaczenia, dlatego w tym wypadku będą to kombinacje, a nie permutacje. I w tym wypadku byłoby 6 meczów. Wydaje mi się, że 6 meczów jestem w stanie tutaj zmieścić, więc już zaczynam porównanie każdego z każdym, ok? No i wszystkie nasze 6 meczów jest rozpisanych, oczywiście kombinacje bez powtórzeń, no bo trudno by rozegrać mecz Andrzej versus Andrzej, więc może to jeszcze byłoby takie dobrze powiedziane. No i
teraz porównajmy. Andrzej versus Bartek. Ile punktów dla ilu naszych głosujących Andrzej byłby lepszy? Policzmy to. Także policzmy. Andrzej versus Bartek. Dla tych 5 osób Andrzej jest lepszy, prawda? Jest wyżej, więc zdobywa jakby 5 głosów. Dla tych 3 osób Bartek jest wyżej, czyli jest 5-3. Dla tych 3 osób Bartek jest wyżej, więc jest 5-6. No i ostatecznie dla tych 2 osób Andrzej jest wyżej, więc jest 7-6 dla Andrzeja. Andrzej zdobywa 7 głosów, Bartek zdobywa 6 głosów, a zatem Andrzej wygrywa 1 punkt. Okej, kolejny mecz. Andrzej versus Cezary. Dla ilu osób Andrzej jest lepszy, dla ilu Cezary? No policzmy. Cezary zdobywa 5 głosów, Andrzej 3. Andrzej jest powyżej Cezarego, więc znowu 3 razem 6. No i tutaj kolejne 2, czyli domyślam się, jeżeli dobrze pamiętam, 8 punktów, a właściwie 8 głosów dla Andrzeja, podczas tylko 5 dla Cezarego. W takim razie Andrzej oczywiście wygrywa 1 punkt. Okej, mam nadzieję, że w końcu Andrzej wygra. Zobaczcie, Cezary, Damian, Bartek. Dobrze byłoby, żeby Andrzej wygrał w tym systemie liczenia głosów. Okej, Andrzej kontra Damian. Zobaczmy. Damian 5 punktów, 8, 3-8. Ojej, 3-10. A zatem wygrywa Damian. To trzeba tu uzupełnić. No i zobaczmy, Bartosz kontra Cezary, 0-5, ta dwójka jest 3-5, 6-5, no i Cezary wygrywa 2, czyli 6-7 dla Cezarego. Okej, okay, już wiecie, o co chodzi, teraz przyspieszę i zobaczmy, kto wygrał. No i tyle, zobaczmy podsumowanie. Andrzej ma 2 punkty, Damian ma 3, Cezary ma 1, a Bartek 0 punktów. Bartek, który przed chwilą wygrał najwięcej głosów na pierwszym miejscu, czyli był najbardziej ulubiony wśród najwięcej ilości ludzi, jest również najbardziej znienawidzony i w tym systemie otrzymał 0 głosów. Oczywiście zwycięzcą jest Damian, 3 punkty, zapiszmy to. Damian wygrywa head-to-head comparison, czyli porównywanie głowa w głowę, jeżeli chcecie tak to przetłumaczyć. No i jak wam się to wszystko podoba? Wydawało mi się, że Andrzej może wygrać tutaj, ale trudno byłoby zrobić taki system, żeby takie ustawienie głosów, żeby wszystkie systemy wykazywały innego zwycięzcę. No ale wydaje mi się, że zrapaliście, o co mi chodzi tutaj. Jak mówił klasyk, Stalin, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Okej, ale jeszcze chyba ważniejsze, nieważne kto liczy głosy, ważne w jakim systemie. Dlatego system na początku trzeba ustalić. Wiecie, że są jeszcze mnóstwo różnych innych systemów, już nie będę do nich tutaj dochodził. Wiecie, na przykład w polskim parlamencie wiem, że jest tak, że w ostatnich wyborach PiS zdobył coś 30 chyba czy 40% głosów, ale ostatecznie zdobył ponad 50 miejsc w Sejmie, czyli też jest tam jakieś inne naliczanie. Więc są to różne kombinacje, modyfikacje, ale te przedstawione, które wam przedstawiłem w ciągu ostatnich 3 odcinków, wydaje mi się, że były całkiem ciekawe. No i jeszcze jeden system, który chcę wam pokazać. Dowiedziałem się o nim niedawno, gdy patrzyłem, w jaki sposób wybierani są baseboliści do Hall of Fame, czyli takiego korytarza, gdzie masz swoje zdjęcie, generalnie rzecz biorąc, a w praktyce, no, baseballistach, o których się pamięta przez, no już zapisali się w historii. I żeby tam się znaleźć, po prostu głosuje pewien panel głosujących i albo daje ptaszka, że tak, albo krzyżyk, że nie. I jeżeli ten, kto ma najwięcej ptaszków, i tam jest chyba, musi być ponad 70% ich, wtedy taki człowiek zostaje wybierany właśnie do Hall of Fame. Czyli takie głosowanie tak bądź nie, tak bądź nie. Więc może teraz zmodyfikuję tutaj moją tablicę, moją tabelę i będziecie wiedzieli, o co mi chodzi. Ta
Tabela gotowa i teraz będziemy się pytać głosujących. Hej, głosujący numer 13, czy aprobujesz kandydata Andrzeja? A, niech będzie, dobry chłop. Bartka? Nie. Cezarego? Nigdy w życiu. A Damiana? A, Damian też jest okej. Okay. No i teraz tych dwóch tylko, prawda? Dajmy na to, ten głosujący głosuje na przykład... Wszystko tylko nie Bartek, prawda? Wszystko tylko nie Bartek, więc tych trzech pozostałych. No, sami widzicie, że 7 osób nienawidzi Bartka. No, znaczy nie wiadomo, czy go nienawidzą, czy jest po prostu ich najmniej idealnym kandydatem, które z tych uczuć mają odnośnie Bartka, ale w ten sposób będzie to lepiej widać. Dajmy na to głosujący numer 11, aprobuje wszystkich. Wszystkim przyznaje ptaszka, a głosujący numer 10 mówi nie, nikt nie ostaje ptaszka. No i tak dalej, okej, dokończę teraz tabelę. No i dajmy na to, ostatni głosujący aprobuje tylko Cezarego. Więc zauważcie, że na przykład ten głosujący, który głosował na wszystkich i ten, który głosował na nikogo, oni niczego nowego, niczego nie dodają tutaj, nie zmieni to i głosy są jakby takie nieważne, niepotrzebne. Tak naprawdę ci, którzy dają jakąś wagę jednego kandydatowi względem innych, oni tak naprawdę będą decydować. Okej, podnieśmy teraz wszystkie aprobacje. No i teraz 10 osób aprobuje Andrzeja, 4 Bartka, 7 Cezarego, 6 Damiana, czyli Andrzej wygrywa w tym systemie aprobacji. Zapiszmy to. No i udało mi się w końcu zrobić jakiś system, w którym Andrzej wygrywa oczywiście. To jest bardziej, robiłem tak już niezgodnie z poprzednią tabelką, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, kochani, że jeżeli domagacie się innego systemu wybierania, to musicie to przemyśleć, czy to będzie wasza firma, czy wasza rodzina głosuje, co zjeść na obiad, czy jest to państwo, czy jest to parlament, czy są to Oscary, czy będziecie zakładać kółko teatralne i będziecie decydować, kto będzie zwycięzcą i w jaki sposób to będzie decydowane. Najpierw trzeba właśnie rozpisać zasady, co się dzieje w momencie, gdy są na przykład remisy w głosach, prawda? Koniec 16 odcinka, zgodnie z umową wiszę wam 16 pompek w szczytnym celu zdobycia 1000 subskrybentów do ostatniego odcinka. Taki jest mój cel, mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Także zapisujcie się na kanał i na samym końcu pokażę wam oczywiście zdjęcie przed założeniem kanału i po założeniu kanału i zobaczymy, jak się zmieniało moje ciało, gdy robiłem ten kanał oraz mam nadzieję, że zmieniały się również wasze spojrzenie na matematykę i że się czegoś ciekawego tutaj nauczycie. Ok? Czas na pompki. Okej, jeszcze daję radę za jednym razem. Dzięki za oglądanie do samego końca. Trzymajcie się. Cześć.